Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcineczek, gdzie musimy się udać i pozwiedzać ten wielki garnizon w celu zabicia Kulagi. Zobaczymy. Już widzimy, że silnie nas zwiedzamy. Tak. Myślałem, że spaniesz do tego, no. Sianka. Dobra, możemy posłuchać kogoś. Tylko jak? Tapiają się pewnie w ten tłum tutaj. Albo tu usiąść może. Posłuchiwanie. What's the point of having walls if they have holes in them? You mean the construction? There are guards everywhere. No one is getting in or out of that place without being caught. There might be a way in along the northern wall. I should take a look. Tak, tak. Rzucimy okiem. Kurde, ale coraz bardziej ci kolesie się bronią przed nieuniknionym Basimem. Siema, Kolo. Dobra. Gdzie tu trwa jakaś budowa, panie? Tak. Tędy? No i przebiegniemy się naokoło, zobaczymy. Ale raczej tutaj nie widzę, żebyśmy mogli od tej mańki wejść. Oczywiście chodzi mi od tej strony. Nie wiem, czasem używam słowotwórstwa z mojego jakby regionu, w którym żyję. Nie wiem, czy u was też się mówi czasem, że od tej strony to od tej mańki. Wydaje mi się, że jest szansa, że można by było tutaj jakby się pod wodą dostać. Może jakaś jaskinia jest. Ale niestety w tym momencie tego nie wiem. Ale od tej strony, nie wiem, od tej strony, od której by nikt nie wszedł, to porobili. Klucz ktoś ma. To ci zasieki stawiają. Ale mamy tutaj jakieś wejście z tego, co widzę. Ciekawe dosyć. Sobotniku, ty mój. Okej. Kolega. Tylko pytanie. Czy warto go tu przyciągać? Zobaczmy, jak mi to wyjdzie. A to mi się tutaj że podoba, że to same idioty chodzą. Już myślałem, że się nie da ściągnąć. Tamten chyba za daleko jest. No ale tak trzeba przyznać, że trochę se oczyściłem, tylko nie wiem po co. Ale zobaczmy. O, to nie dałoby się pod kratami prześlizgnąć? One są jakoś tak dosyć nisko umieszczone. Kurde, już myślałem, że się przeciśniemy może. Ej, kolega. Trochę mnie wkurza to. Ciekawe, czego uda nam się złapać. Super. No. Brawo. Dobrze, że reszta ma wywalone, ale ja to nie mam talentu, widzę, do niektórych rzeczy. Yeah.
ale to tak wygląda, jakby były skrzynki, że dałoby się potem wskoczyć jakoś. Tak zachęcają przynajmniej. Ale jednak nie. Czyli jak mniemam od tej mańki możemy się tu dostać. Po tym murze. Zapewne o to chodzi. Dobra. Wbijamy. Już po 5 minutach. Trzeba by kolagę zdjąć. Co mi orła cień rozwala. A, myślałem, że się tu złapie. Nie wiem dlaczego. Ale po co ta deska jest? A, żeby zeskoczyć do stogu siana. Dobra. Tu się nie da. Będzie sens wchodzenia tutaj, jak i tak wracamy do punktu wyjścia. Ale może nie. Może część ominiemy. No dobra, no. Cokolwiek ominąłem? Równie dobrze, że mogłem tutaj wejść. No ewidentnie coś tam trzeba zrobić. Bo to bez sensu. No chyba, że wejdę tak, że mnie teraz nie zobaczą. Ale tam też stoją. Trawą tam bokiem? Nie, chyba. Dobra, spróbujmy wyczaić, o co tam chodzi z tamtej strony. Wyraźnie była podpowiedź, że tu możemy jakoś wejść. Tylko jak? Niby moglibyśmy tutaj wejść. Czego ja to nie widzę? Po co się ten daszek? Fajnie by było tu wskoczyć, no ale nie wskoczę. Ty no, z takim wejściem to ja to walę. Też mi podpowiedź. Jakby się tego dało złapać, no ale to musiałbym czymś rzucić. To powiem tak, nie widzę tu możliwości wejścia. Niestety. Służący może być w kuchni, dziura w ścianie, nieopodal magazynu żywności może pozwolić dostać się do środka. Gdzie ta dziura jest? Gdzie ja to ominąłem? Tam. Super. Tak powiem. Czy co, trzeba tą częścią się dostać? Tutaj? Tak wychodzi. Biedaku. Możesz przykład zrobić, dziękuję. Teraz idziemy po kolejnego kolegę. Jakoś. Starego nie będzie widać. Ajajajajaj. Dobra. Wolę zrobić to.
Okej. Serio, zagwizdałeś, idioto? Ciągle mi się te przyciski mylą. 30 odcinek i ciągle błądzę. Czy ja tu nie byłem czasem? Jakieś mam takie znajome widoki, że tu przebiegałem któregoś dnia. Fantastyczna skrzynia tam jest. Nie, na 100% byłem. Nawet niedawno. Tak, tak. Byłem tu. Na 100%. Pamiętam, jak tu wchodziłem. Tylko olałem. Wziąłem jakąś skrzynkę i tyle. Trochę niefortunnie. Dobra, wejdziemy tutaj, sobie uzupełnimy. Noże. Troszeczkę pograbimy. Przy okazji zobaczymy, że moglibyśmy tędy wejść. O, super. A tam też była dobra droga. Dobra, idziemy do garnizonu. Po raz kolejny. Wydaje mi się, że wchodziłem. Dobra, trzeba by tego zdjąć, to może Enki się odpali. There is a steward here loyal to Hali. He will be somewhere near the cookhouse. Dobrze, dobrze. Kolega pewnie spadnie na dół. Strasznie mnie to wkurza. Ale na szczęście robotnik ma wywalone. Ej, dobra. Tamten mi wyjaśnia strzela, czy jak? Te. Serio? Kucharz jest tutaj. Dobra. To se sam pozaznaczam. Muszę tego zdjąć. Jakoś. A jak to się mówi, pewnie wszystko w swoim czasie. Ci to chyba na nich mnie zależy. Bo tam pewnie skrzynkę już ograbiłem kiedyś. Dobra, idziemy na dół. Do kucharza. Tylko sobie jeszcze pozaznaczam. Chętnych. No z tej strony ten garnizon jakiś taki nie jest za duży, ale jednak. Chodź, panie kucharzu, pogadajmy. Tak, tak. You are Hali's man? I saw your red sash. We must be quick. Wasif is in the inner garrison. I can get you through a side entrance, but we cannot be seen together. Follow me at a distance and stay out of sight. I understand. Tell me when you're ready to go. One moment. Zasadniczo to ja nie wiem, co chcę zrobić. Ale bym sobie energię uzupełnił. Dobra, co my możemy to zrobić? Którędy będzie szedł? Co nim będzie prowokować? I'll bet he's left the key in that mess of a room. Where there is a key, there is a lock or a gate. A kto ma ten klucz?
czy jak zagwiżdżę, to coś się stanie? Spróbujmy. Ktoś zareagował? Wierny służący zaprowadzi Basima do tego. Klucz może otworzyć drzwi do koszara. No dobra, ale gdzie jest ten klucz? Ja się pytam. Ten ma chyba róg tylko, który przezywa. Dobra, zaryzykujmy. Może. Dobra, siadaj, Stefan. Nic tu się nie dzieje. Okej. Jest okej. Teraz bym kolegę jeszcze przywołał do porządku. Ciekawe, czy tego jak zabiję w krzakach, to by ten czasem nie wybuchł? No możesz, kolego? Chodź. Tak. Kolega tu już jest. Dołącz do ekipy. Co prawda nie zauważa mnie. Dobra. Zawsze paru mniej. Czy do tego można wrzucać od każdej strony? Na przykład... Okej. Wiecie, tak na wszelki wypadek. Gdyby ktoś się w tą trawę zapędził. Bardziej mnie ciekawi, gdzie jest ten klucz jakiś do koszara. Czy to w ogóle jest w tym rejonie? Czy w innym? No i chciałbym tego kolegę roztegować. How the mighty have fallen. Hold on. Nie zrobi boom? Chyba nie. No serio, bałem się, że jak on ma te wybuchowe coś, jak pierdwalnie, to nie będzie co zbierać. Jak ten kucharz będzie szedł, to jest pytanie za 100 punktów. W każdym razie ja bym chętnie spróbował się dostać w tamtą część, zakładając, że w ogóle się da dostać tędy. To nie jest pewne w ogóle. Dokładnie. Żeby przejść na tamtą stronę. No serio, na fladę, że się ten... Żeby się tam dostać, muszę górą pójść. Jednak po tym murze naokoło. Ja śmiem wątpić, żeby ten koleś mnie jakoś tu wprowadził. Zresztą, kurde, nie wiem, co miałby mnie tu wprowadzać. Dobra, ale tak czy siak wolę sobie jednak tą górę posprzątać. Nie wiem, czy jak zdejmę tego, to ten mnie zobaczy. Wolę nie ryzykować. Chodźmy sobie tu posprzątamy. O, klucz jest. Dobra. Tu kolegę, to pamiętam chyba jakoś... Z góry, żem załatwił. Czy to nie to miejsce? Dobra. Aha, dobra. Tutaj. Dobra. Klucz. Kto ma ten klucz? Gdzieś tu mi się pokazywał klucz. Tam się pokazuje klucz. Zmienię
zapewnię sobie szałkę na usypiającą. Do the full round, all the way to the construction. If I catch any of you shortcutting, we'll lose a week's pay and be in latrine duty for a month. Dobrze, że nikt do góry nie patrzy. By się dziwili, jakbym szefa uśmił. Kolega jest w środku. Ja z nim walczyłem, bo to skrzynia była jakaś. No, tu kolega jest. Pewnie nie dam rady go uśpić z tej odległości, pewnie. Tak zakładam. Kolegi w ogóle nie będę wchodził. Kolegę można olać. Don't tell me the key dropped off the chain again. The captain will have my head if I've lost it. Tam ktoś idzie po prawej. Dobra. Poszedł sobie spać. O, jak miło. Dziwne, że śpiącego gościa nie można ten zabrać. Aj, czy ten kolega będzie mi przeszkadzał w czymś? Wolę nie ryzykować. Idę po ten kluczyk. Chociaż nie wiem, co ten wierny, gdzie on, znaczy ten kucharz, czy coś, mógłby mnie skierować. Dobra, jak ta sytuacja wygląda? Tam jest jakieś wejście, kolejne. Ej, klucznik na dole chyba. Boję się, że jak skoczę na dół, to już nie wejdę. Fajnie, że oni stoją jak kołki, się nie ruszają. This is the barracks. Wasif's room is probably further inside. Pewnie ta. Jak to żeś wykminił, Stefan? Czyli zakładam, że możemy wejść na dwa sposoby w tym momencie. Ale najchętniej to bym chciał się dostać do tego kolesia, co mi ten jastrzębia płoszy. Znaczy orła, kurde. Kolega się rusza cokolwiek tam. Cisza, spokój. Nikt nic nie wie. Okej. Okay. Ciekawe, czy jak na tamtego skoczę, to też nic nie być podejrzewał. Dobra, otwórzmy sobie tą skrzynkę. Zasadniczo teoretycznie po nią przyszedłem. Tutaj kolega chodzi. Okej. Okay. Cudownie. Normalnie w ogóle mnie nie widać. Prosi się, żeby tych dwóch
go teraz wytegować z tego świata. Teraz pytanie, czy jeden drugiego usłyszy? Chyba nie usłyszała, ale znowu zużyłem. Dobra, czy ja mogę was gdzieś schować, drodzy panowie? Tutaj zawołać. Co się dzieje? Co się dzieje? Ale jak to tak? Kurde. A co by było, jakby miał gardło zasłonięte? Sytuacja wygląda. Chodzi dwóch. Ten jakoś tu wchodzi? Czy nie? Dokładnie. Coś się dzieje. Nie wiem, czy tamta mnie nie wykryje. Nic się nie dzieje, dokładnie. Nothing. Tak, dokładnie. Nothing. Skype'a nie wyłączyłem. Taka cipka ze mnie. Dobra. Okej. A cóż, czas kolegom się zająć. Kurde, daleko jest. Tu tutaj też jest klucznik? Tam jest klucznik? A same kluczniki? Czemu mi pokazuje, że tutaj też jest jakiś klucz? Nie kumam tego. Tak, gwiźdź. Ale ja to ogólnie też widzę, że cipka jestem. Mam tutaj ten miejsce, gdzie mogę schować. Tak na wszelki wypadek. Tego nie robię. Idę tutaj, bo jakiś kluczyk niby jest. Gorzej jak to jest kluczyk do otwarcia. Znaczy miejsce do otwarcia. A klucz jest tam. Może tak być. Dobra. Ciekawe, czy ktoś przeszedł tą grę, nie zabijając nikogo. O co tu chodzi? Może to jest ten klucz? Dobra, to przypuszczam, że najpierw trzeba by się tego kolesia pozbyć jakoś. Już mam mało noży. No to może...
kolegę na strzałkę weźmiemy. Okej. Tu widziałem schowek. Teraz pewnie trzeba na dół będzie zajść jakoś. Serio? A key. This should get me into the inner garrison. Okej, to chyba dobrze. Zastanawiam się, czy można ich okradać. Czy mnie usłyszą? Czytaj. Wolę pracować sam. Kurde, myślałem, że to idą. Niepotrzebny nam ten osiłek. Wykonaj swoją pracę w karchu lepiej niż dobrze i z pewnością dam radę zająć się wszystkim, również Sharky. Podkopuje moją władzę i jest niczym obelga dla moich umiejętności. Oficjalnie proszę o... List jest niedokończony. Okej. Okay. Chyba mnie nie słyszą. Można by z kotem się pobawić, ale bez przesady. Chociaż... No dobra, kot nie chce. Nie, to nie. Zastanawiam się teraz, czy jest w ogóle sens odpalania tego kucharza. Czy po prostu sobie iść dalej. Tędy czy tamtędy? Chyba tędy pójdę. Wydaje mi się, że powinienem zdążyć jakoś przed kolegą się ukryć. Aha, tu jest ktoś. Temu mógłbym na łeb skoczyć, tam. Tutaj mógłbym pójść na prawo. Dobrze robię. Przekonamy się niebawem. Normalnie czuję się jak ten Snake. No siema. Czemu go ten nie wciągnąłeś do tej szafy? Do schowka w sumie. Myślałem, że tak się da też. Rest now. Dobra. Przydałoby się taka umiejętność, że go nie puszczamy, tylko od razu w łapach ten trzymamy i ten można ich schować. Dobra, no tak czy siak naturalną rzeczą jest ziemność teraz kolegę. Tak mi się wydaje. Tylko żeby on nie spadł na dół. Dobra, nie spadnie. Okej. A i co? Idziemy tam. Do tej drzwi, tak? Tylko tędy się nie dostaniemy raczej. Trzeba będzie tam iść. Tak mi się wydaje. Dobra, wracamy. Zatem. Się. Tam. Aj, będzie.
będzie dobrze. Kolo zeskoczymy na główkę. Chyba. No, jest bardzo wysoka, widzę, można. Nikt się nie spojrzał do góry, nikt nie widział, nikt nie słyszał. Kurde, tutaj jakiś skarbek jest, którego bym chciał przygarnąć oczywiście. Rozumiem, że tu na dole nikogo nie ma. A jest schowek, z którego chciałbym skorzystać. Dobra. Dobra, mamy wiadomość, której nie przeczytamy. Bo jakiś kolega mnie zobaczył. No i? Co się dzieje? Gdzie to jest? To mnie bardziej interesuje. Gdzie ten skarbek jest? Czy tędy się wchodzi? Czy jak? Fajnie by było go mieć już. Tak myślę. A to w miarę łatwo chyba po niego przejść. Dobra. Idźmy. Zabijmy dzisiaj tego kolesia. Dobra. Możemy trochę fantów pozbierać. Bardzo dobrze. Tu mamy fula. Jesteśmy najedzeni. Tu można wejść, tu można wejść. Okej. Okay. Ojoj. Co ja odpaliłem? Stand straight and eyes front! The warlord is arriving and will tolerate no disorder. No nie wiem, że go będzie próbował zabić, a my będziemy musieli teraz wkroczyć do akcji. Bo będzie smutno. Better. The heft is good. The balance too. The hilt is still a bit tight. Let us see if the edge is better. Whoever bears arms against us is not one of us. You chose the wrong side, my friend. Judgment belongs to Allah, not you. Ulala, jest akcja. To chyba koleś już nie będzie żył, tak mi się wydaje. Make the blood grooves deeper. O, kolega się wkurzył. Ciekawe, jak on się to dostał. Okej, okay, to mamy walkę. Zaraz weźmy może. Podobijajmy kolegów. Efektownie. No cóż. Nie przeżył niestety.
We should free the others. Then you can lead your men outside. I will deal with Wasif. Outside? Don't be foolish. This is the perfect beginning. We are going to pull this place down. Tak. I co, oni to zaatakują i będziemy gonić? Chciałem po cichu poszaleć jeszcze. Co my tu możemy porobić? Zbierz. Ej, co, gdzieś se tam poszedł? Mam nadzieję, że nie musimy mu jeszcze pomagać. Tamten kolej sobie siedzi dalej. Nic se nie robi. Grubo. Aha, to jest więcej kolesi. Okej. I co? Mam pójść i uwolnić tych kolesi, czy jak? Najgorzej, że to zeszliśmy, a ja już nie mogę stąd wyjść. Chyba. Fajnie. Chyba. To był fajny pokój jakiś, który chciałem pozwiedzać. No dobra, czyli udało się wrócić. To chciałem otworzyć. Zobaczyć, co tu dają. Tutaj się obłowić. Tu mamy jakąś wiadomość. Wow. Wiecie, nadal jestem złodziejem. Zakurzony pamiętnik. Byłem ledwie chłopcem, kiedy mnie zabrali i posłali do kowala. Łajdak mnie bił, ale stałem się silny tak, jak mnie uczyłaś. Kiedy tylko byłem wystarczająco duży, złamałem mu kark własnymi rękami. Ściskałem, dopóki nie poczułem, jak pęka. Wtedy jakoś nie miał w oczach gniewu. Jedynym, co zobaczyłem, zanim nabiegły krwią, był strach. Byłabyś ze mnie dumna, mamo. Na pewno. Mama by była dumna. Czyli tyle i aż tyle przeoczyłem. Dobra. Tych zaraz uwolnię, tylko chciałbym ptasiora odpalić. W końcu. Alhamdulillah. Tu coś dają chyba. I co? Dziękuję. I co, tyle? A. Tu coś jest. Ale nic z tym nie zrobię. Musiałbym ten... mieć wybuchowego coś. Jest tu coś w okolicy do wybuchnięcia? Bo nie widzę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, no chciałbym jaszczębia uruchomić. Gdzieś paruwa jest. Po co mi kolejny klucznik? I drugie pytanie, cześć, powinienem uwolnić tych więźniów, czy na razie robić to, co robię? Co
co my tu mamy? Tam kolega jest na dole, ale wypadałoby na górę wejść. A na górze chyba... Chyba jest boss. Chyba. Jak to kolega łazi? Ten mi orła straszy. Kolega chyba tylko dołem chodzi. Ten tu podejdzie, czy robi kółeczka tylko? Kółeczka robi, dobra. Ci mi są niepotrzebni. Dobra. The sky is safe once more, my friend. Bardzo dobrze. Odpalajmy za to. Show me everything. Tak, tak. I teraz możemy szaleć. Chociaż na tym etapie to chyba już mi tak średnio to potrzebne jest. Tu coś minąłem. No, trzeba przyznać, że trochę przebiegłem teren. Ale ten klucznik mógłby już wrócić, a nie tam stać cały czas. Zakładałem, że to dwóch ich jest? Nie. Jeden. I co, koleś, wracasz? Czy tak nie bardzo? Chciałbym na serio w godzinie się zmieścić i zabić tego Wasifa. Dzisiaj. Widzę, że klucznik chce poszedł i tyle. Czy nas odwiedzisz jeszcze, kolego? Chyba ma głęboko nas. Cóż, to my się przejdziemy do kolegi. Dobra, wasze męki są ukojone. Nie wiem, zaniosę ich na wszelki wypadek, gdyby kolega wracał. Tutaj tak. Ciekawe, co tutaj dają, ale zaraz zajrzę. Kuźwa! Miałeś podnieść. Nie wiem. Chciałem podnieść zwłoki, to pułapkę na nich rzucił. Na trupa. Brawo. Dobra, co tu mamy? Ciemność widzę. Okej. Okay. Formę przejścia sobie odreglujemy. Jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Gdzie w takim wypadku kolega się schował, którego mamy zategować. Dobra, idźmy po ten klucz. Nie wiem, po co mi on,
ale skoro dają, to trzeba skorzystać. Dodatkowo zobaczyłem, że jeszcze tu jakiś jeden koleś jest. I co my możemy zrobić w takim wypadku? O ratku. Serio? Nie rozwaliłem tego? Przydałoby się ten wabik mieć na... Tak, tak. No czemu akurat z tej ręki uderzasz? Super. Tylko nóż zmarnowałem. Nic się nie stało. Dokładnie. Did you get away? There is the warden. O nie. Key to the wheels. Now to release the others. Serio? Udało mi się go na drabinie dorwać? Brawo. Brawo. Zdobywasz. Aha, dobra. Okej. Okay. Czyli miałem tutaj pójść. De facto. No to dobrze, że to zrobiłem. Fantastycznie. Szkoda, że z tej umiejętności swojej nie korzystam, tylko marnuję ten noże. No, w sumie to marnuję. Coś tu odzyskam zawsze. Dobra, tu pewnie pozamykane. Dobra, idziemy uwolnić buntowników. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Za chwileczkę. Nie będę Julią na twym balkonie. Nie, szkoda ich zabijać. Tak mi się wydaje. Chociaż jak buntownicy wylezą, to może... O kuźwa. Serio? Ktoś tu przy nas? Jaka lipa. Co tu się dzieje, panie? Jak tam trzymasz się, Stefan? Normalnie bym ci nie pomógł, no ale cóż. Dobra, otwierajmy. Taka niespodzianeczka, można by powiedzieć.
jakieś papiery? Nie. Tylko kasiora, panie. Dobra, robimy opening. Myślałem, że mi się... Gra mi się zwiesza. Super. Wziąłem na wszelki wypadek. Zrestartowałem, chociaż i tak już jest koniec odcinka prawie. Dobra, porozmawiaj z Alim. I co to będzie się działo? Powiedz mi, kolego. Rozmawiaj. Your men are free. Now I must find Wasif. There's a signal fire just above here. Once lit, it will raise an alarm throughout the garrison. The guards will come to us. And I will find a way into his room while he is alone. All right. I will light the fire. Do not forget our agreement. I have not forgotten. A jaka była umowa? Zapal stos. No dobra. Najgorzej, że nie wiem, gdzie mam biec. Nie od tej strony. Kurde. Ja nie mogę z tymi drabinami. Dobra, jaraj. Biorą strażników na klatę, to co ja tam mam płakać? Jednak dzielny kolego jesteś. Znaczy rozumiem, że mam wejść do tej komnaty. Cudownie. Czy ja zakładam, mam się dostać tutaj? Wejść na dół. Dobra. O, mamy klucz. Okej. I co, spadniemy koledze na łeb? Ciekawe, po co im były takie dziury w podłodze. Żeby asasin mógł ich zategować. Jakieś super oko. Dobra. What do we do? We are surrounded. Be silent. Take this down. Aha. Chyba się nie uda. The Zindiq Ali and his rebels have attacked the garrison. Kurde no. O, ale teraz się chyba powinno udać. Bardzo lubię to w walce z bossami. Zakładałem, że to ten koleś, którego mam za... to ten koleś, dobra. No i cool. A feather. Isn't that ironic? Was it taken from an eagle who fell out of the sky? A symbol of freedom. A word you did not use often. And never will again. Oh. So this is freedom? Yet, I do not see any way out. Oj tam.
co, znowu będzie się dżin gonił jakiś? Jest coraz bliżej. Jakieś czerwone światełka za tobą migają. Nie dziwiłbym się, jakbyśmy w pewnym momencie za Nimusa wyszli. Dobra, i co teraz musimy zrobić? Uciec stąd? We will have to fight our way out. Serio? Our revolution begins now. With me. This may not. Hold on. You're mine. There you are. Turn and face me. Bardziej tak mi się podoba. Dokładnie tak. Is this what you mean by freedom? Brawling our way out of a garrison. To nie ma nic ciekawego do zebrania? No. I just prefer an honest assassination. Super. Kto tu jest zły? I hope you trained your men better than the warrior trained his. Can you not see for yourself? The fight is almost over already. Okej, dostał. Ocucony. Coś tu jeszcze. Oh, we made it. That was close. Not close. Inevitable. Ej, a może ja bym ten. Hold on. Se podniósł coś? No dawać, uaktywnić pułapkę. Halo. Kurde. You fight for the benefit. Perhaps our cause appeals to you more than you admit. Ktoś tu jeszcze żyje? Już. Thank you. That is the last of them. Let us go out the same way we came in. Oh no, my friend. We are leaving through the front gate. Patrzę, czy gdzieś jakiejś skrzynki nie ma. I co, już, koniec? Siema. This is a good day. I will meet you at the bureau. Okej. Się udało. No nie, on jeszcze pierdyknie teraz przemówienie pewnie. Na koniec. Our fight begins. We will have freedom or death. God is great. There is no God but God. God is great. There is no God. A co ma Bóg do wolności? Bo nie wiem. God, God.
Allah wam zabrał wolność? No co da? Dobra, dzięki bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny mam nadzieję, że zapraszam w środę, jakoś wieczorkiem. Mam nadzieję, że uda się coś nagrać w terminie wieczornym. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Hej.